Na zimę zimowe oferty Euromaster Dytko. Sprawdź stan techniczny swojego auta. Przetestujemy bezpłatnie Twój akumulator. Jesteś w dobrych rękach. Nysa, telefon 40 90 290. W Nyskim Ośrodku Pomocy Społecznej najprawdopodobniej dojdzie do zmiany dyrektora. Burmistrz nie mówi tego wprost, ale jak widać, Daniela Dybek nie spełniła jego oczekiwań. Obecna dyrektor będzie pełnić swoją funkcję do końca stycznia. Wtedy bowiem kończy się jej umowa o pracę. Nowy konkurs został już rozpisany. Daniela Dybek pełniła funkcję dyrektora Nyskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od lutego ubiegłego roku. Ja myślę, że wspólnie tutaj z Państwem razem, że razem stworzymy właśnie taką wspólną koncepcję pracy w ośrodku, tego, jak chcielibyśmy, aby ośrodek był postrzegany w środowisku lokalnym, jak chcielibyśmy, aby nas postrzegano. Nie był to medialnie spokojny rok dla placówki, ponieważ od samego początku dyrektor podejmowała dość kontrowersyjne działania, które wzbudziły zdecydowaną reakcję mediów. Już w kilka tygodni po objęciu stanowiska dyrektor Dybek miała wyłączyć monitoring i w dniu wolnym od pracy przeszukiwać biurka pracowników. Potem doszło do konfliktu z informatykiem, który doprowadził do jego nagłego zwolnienia. Dyrektor Dybek miała zastrzeżenia do pracy technika, mimo że jak się okazało, nie uruchomiła ani razu swojego służbowego komputera. Daniela Dybek nie chciała także rozmawiać z mediami, co utrudniło wyjaśnienie całej sprawy i doprowadziło do wielu spekulacji na temat bezpieczeństwa danych OPS. Spekulacje te skończyły się doniesieniem do prokuratury, jakie złożył radny Piotr Wojtasik. Jestem też zaszokowany relacją byłego pracownika, z której wynika, że dyrekcja jednostki zachowuje się jak złodziej, wyłącza monitoring, wchodzi do swojego budynku pod osłoną jakiejś tajności, przeszukuje komputery, dyski twarde. Prokuratura umorzyła postępowanie. Nie bez znaczenia w tej sprawie może być fakt, że we wrześniu 2016 roku wojewoda przeprowadził kontrolę OPS i wyjawił szereg nieprawidłowości w placówce. Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli powstały w związku z niewystarczającym nadzorem dyrektora ośrodka nad realizowanymi zadaniami, jak też błędną interpretacją i nieznajomością przepisów prawa przez osoby, które bezpośrednio prowadziły postępowanie w zakresie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego. Przypominamy, że poprzednia dyrektor ośrodka, Jolanta Cymbalista, została odwołana z tego stanowiska, a następnie zwolniona z pracy przez dyrektor Dybek. Zgodnie z dostępnymi protokołami kontroli z 2015 roku, wojewoda nie znalazł żadnych nieprawidłowości w placówce pod rządami Jolanty Cymbalisty. Należy dodać także, że sąd pracy uznał, że dyrektor Dybek zwolniła Jolantę Cymbalistę z naruszeniem przepisów prawa. Według burmistrza to jednak nie te wydarzenia zdecydowały o rozpisaniu nowego konkursu na stanowisko dyrektora. Kordian Kolbiarz chce, by osoba kierująca ośrodkiem pomocy społecznej korzystała aktywniej z środków unijnych. Daniela Dybek najwyraźniej nie sprostała tym oczekiwaniom, choć burmistrz nie zamyka przed nią możliwości startowania w nowym konkursie. Chciałbym, żeby ktoś, kto będzie bardzo agresywnie sięgał w środki europejskie, to o tym panie trudzie i zachęcam ją osobiście, żeby startowała raz jeszcze w konkursie. Będzie startowała, by kazała jakąś wolę. A to już mi trudno oceniać. Rozumiem. Ja powiedziałem. Tradycyjne materiały czy termalną? Mamy zwycięzcę. Termano. Super docieplenie polskiego domu.